Wszystkich Państwa bardzo serdecznie witamy w kolejnym programie Po Stronie Prawdy. Witają się z Państwem ojciec Piotr Detlaff, Gabriela Gawron. Dzisiaj, drodzy Państwo, jesteśmy w Radomiu na terenie 9 Liceum Ogólnokształcącego. 10 stycznia 2011 roku powstał pomysł, projekt, propozycja przeniesienia 9 Liceum Ogólnokształcącego do Gimnazjum nr 1. Od tego czasu rozpoczęły się protesty rodziców i uczniów tej szkoły, którzy uważają, że ta szkoła powinna pozostać na swoim miejscu. Po Stronie Prawdy zapraszam, warto być razem z nami. A naszym pierwszym rozmówcą jest pani Agnieszka Kosior. Pani Agnieszka od samego początku pracuje w tym liceum. Pani Agnieszko, może na sam początek poproszę o przedstawienie historii tego liceum i co ona oferuje młodemu człowiekowi. Nasza szkoła została utworzona 15 lat temu. Szkoła nasza została utworzona na terenie dużego osiedla mieszkaniowego, jakim jest Ustronie, również w pobliżu dworców PKP i PKS, z myślą o tym, żeby młodzieży, która jest spoza Radomia, ułatwić kontakt z Radomiem, ułatwić kontakt z radomską oświatą. Szkoła nasza zawsze rozwijała się prężnie. Innowacje pedagogiczne, mogę wspomnieć tylko o konstytucjonalizmie, który był tutaj prowadzony u nas pierwszy na terenie miasta Radomia. Szkoła działa i rozwija się bardzo prężnie. Europejska Rodzina Szkół imienia Słowackiego. Również współpracujemy ze Szkołą Główną Handlową. Jest to projekt PiS, Lekcja Tolerancji. Nie mogę nie wspomnieć o wolontariacie. W roku Europejskim Roku Wolontariatu. Wolontariat, który jest przyszłością XXI wieku. Nasi uczniowie chodzą do Domu Kombatanta. Również współpracujemy z Domem Młodzieży Arka. W szkole naszej mamy 53% młodzieży, która właśnie jest spoza Radomia. Czują się oni u nas dobrze. Z myślą o nich powstał klub szkolny, w którym uczniowie mogą być przed lekcjami i mogą również być po lekcjach. Młodzież, która do nas przyjeżdża spoza Radomia, to młodzież bardzo zdolna. 80% stypendiów naukowych to właśnie jest dla tej młodzieży. Pani Agnieszko, może kilka słów o tym, jaka atmosfera panuje tutaj w szkole wśród młodzieży, nauczycieli, rodziców? W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera. Mamy super relacje interpersonalne. W naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie. My również. My po prostu bardzo lubimy tą szkołę, lubimy swoją pracę i nie chcielibyśmy, żeby była ona przenoszona. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o 9 Liceum w Radomiu. Za chwilę powrócimy do tematu. Po Stronie Prawdy reportaż interwencyjny w telewizji Trwam. Drodzy Państwo, 10 stycznia pada propozycja przeniesienia 9 Liceum Ogólnokształcącego do Gimnazjum nr 1. W tym samym czasie, w momencie kiedy dociera ta informacja do rodziców, uczniów 9 LO, powstaje Rodzicielski Komitet Obrony 9 LO. Z nami jest pan Tadeusz Strzecha, rodzic ucznia tej szkoły. Panie Tadeuszu, jak przyjęliście tę propozycję przeniesienia uczniów do innego gmachu i do innego miejsca? Dla nas padło to jak grom z jasnego nieba. Z wielkim przerażeniem dotarła do nas ta informacja, ze względu na to, że wybór tego liceum dla naszych dzieci nie był przypadkowy. Wszystko związane jest to z lokalizacją, bardzo dobrą lokalizacją tego liceum, które się znajduje w bliskiej odległości od dworca PKP i PKS. Jak tu wcześniej już było powiedziane, gro dzieci naszego liceum, około 60% to dzieci dojeżdżające. Czyli absolutnie nie zgadzamy się z takimi propozycjami zaproponowanymi przez władze miasta Radomia. Młodzież dojeżdżająca, przeniesienie młodzieży z tego gmachu do innego punktu Radomia spowoduje bardzo konkretne utrudnienia, jeżeli chodzi o dojazdy. Tak, to będą duże problemy już obecnie. Młodzież nasza, aby dojechać do naszego liceum, często już o godzinie 6 czy w pół do 6 rano trzeba wstać, aby autobusem dojechać do PKP, a następnie kolejnym środkiem transportu dotrzeć do Radomia. Zajęcia tu w naszym liceum kończą się obecnie około godziny 15. Nowa propozycja złożona przez pana prezydenta spowoduje, że czas pracy planowanego zespołu szkół wydłuży się do godziny 19. Powrót naszych dzieci do domu nastąpi około godziny 20-21. Czyli okres pobytu naszych dzieci poza domem będzie około 12-13 godzin. Ja się pytam pana prezydenta, kto zapewni bezpieczeństwo w tym okresie dla naszych dzieci, w okresie pobytu poza budynkiem zespołu szkół.
Jakie gwarancje mamy, że dziecko nasze w tej drodze do tego zespołu szkół dotrze? Z tego, co ja tutaj już zdążyłem się zorientować, młodzież nasza niechętnie chce się przenosić do nowego obiektu. Nie mamy gwarancji, czy nasza młodzież po drodze dotrze do tego liceum, czy nie dotrze, czy nie pójdzie na wagary, czy nie będzie nawiązywała kontaktów z grupą nieformalną. Kolejne pytanie do pana prezydenta. Jesteśmy katolikami. Jedna z zasad wiary chrześcijańskiej mówi nam, że rodzina, dom to jest podstawowa komórka odpowiedzialna za wychowanie naszych dzieci. Co nam pan prezydent funduje? Funduje nam, że nasze dzieci wychowywać będzie ulica. Ponieważ jak dziecko wyjdzie z domu o 6 rano i wróci o 21, kiedy dom będzie miał wpływ na nasze dziecko? Kiedy rozmowy z synem, z córką? Jest to niedopuszczalne. Czy jest to nowa koncepcja radomskiego PiS-u odnośnie wychowania dzieci? Że nasze dzieci ma wychowywać ulica, nie dom, nie rodzina. A kategorycznie mówimy sprzeciw tej koncepcji wychowania naszych dzieci. Nie chcemy, aby nasze dzieci tak długo przebywały poza domem. Jak mówię, jest to niebezpieczeństwo. Dzieci nasze są w wieku 16-18 lat. Są to młode organizmy podatne na różnego rodzaju młode grupy nieformalne. Młodzież szukająca wzorców. Wówczas nie wiadomo, czy rodzic często nie zostaje już wzorcem, ponieważ jest to bujny okres rozwojowy dziecka i szuka wzorca wśród rówieśników. Jest tu niebezpieczeństwo, że nasza młodzież może się spotykać z różnymi rodzaju grupami nieformalnymi. Dalsza rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w tym nowym zespole szkół. Tam będzie młodzież gimnazjum i będzie młodzież z liceum. W większości szkół dyrektorzy, rady pedagogiczne zapanowały na tak zwaną falą. Czyli pierwszaki jak przychodzą, czyli różnego rodzaju sesje zdarzenia się zdarzały. Teraz jeżeli będą tam dwie szkoły, gimnazjum i liceum, nie wiadomo czy ta fala nie wróci. Czy jedni uczniowie przed drugimi nie będą chcieli się popisywać. Czyli kolejne niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa naszych dzieci. A głównie jak mówię, pozbawienie nas rodziców wpływu na wychowanie naszych dzieci. Panie Tadeuszu, pan jest także nauczycielem, a także rodzicem ucznia tej szkoły. Mam pytanie, czy dzisiaj, kiedy syn czy córka uczestniczy w kształceniu w tym 9 LO, pan jako rodzic jest spokojny o jej wychowanie? Do tej pory, jeżeli mój syn uczęszcza do tej szkoły, jestem spokojny o to, że nic złego mu się nie stanie, bo ma w sąsiedztwie blisko zaraz do dworca PKP. Jest rozpoznawany na terenie szkoły. Wszyscy uczniowie się znają, nauczyciele znają uczniów. Także jestem spokojny o bezpieczeństwo mojego syna i wiem, że zawsze o godzinie 15 pociągiem albo o 16 wróci do domu. Pani Anna Skierczyńska, także matka ucznia 9 LO. Pani Anno, jak pani przyjęła informację dotyczącą możliwości przeniesienia uczniów tej szkoły do innego gmachu? Ja po prostu jestem przerażona tym, bo tutaj zapomniano o tym dziecku, o człowieku. Oni są w tej chwili tak rozgoryczeni, ktoś o nich zapomniał po prostu. Tu się liczą budynki, tu się liczą pieniądze, a gdzie są te nasze dzieci? Przecież oni będą kiedyś tworzyli to miasto. No i jak to będzie dalej z nimi? Tak, tutaj trochę posiedzą, tam posiedzą i co będzie z nimi? Jak my mamy ich wychować? To nie tak powinno być zrobione. Oni w tym momencie, kiedy pan prezydent powiedział, że już mają przenosić się, to oni są przerażeni tym wszystkim, bo oni dopiero wyszli z gimnazjum. To jest trudny wiek gimnazjum. Bardzo trudny dla takich młodych dzieci. Oni tu się dopiero kształtują. Zaczynają wchodzić w tą dorosłość taką prawdziwą, jaką my rodzice, jaką my chcemy, żeby oni byli. I teraz znowu ich przynosimy. Tak nie można postępować z ludźmi. Rozmawiacie między sobą jako rodzicami. Proszę powiedzieć, jaka jest atmosfera tych rozmów? To znaczy każdy jest przerażony właśnie tą ilością dzieci, która tam będzie. Bo tutaj uczeń jest znany, tam będzie anonimowy. I to jest najgorsze w tym wszystkim. I później wszyscy są przerażeni, jak się zdarzają jakieś bardzo nieszczęśliwe wypadki. Inna jest szkoła, inni są rodzice. To nie tak, bo rodzice czasami nie mają wpływu na to, jak to dziecko, bo ono przebywa jakiś czas poza domem. Ono w domu może być idealne, prawda? A w szkole to tak nie może być. My nie chcemy tak, żeby nasze dzieci tak traktowano.
Dziękuję pani Anno. Drodzy państwo, to był głos rodziców uczniów 9 LO, rodziców, którzy są oburzeni decyzją o przeniesieniu 9 LO do gimnazjum nr 1 w Radomiu, rodziców, którzy zawiązali społeczny komitet, rodzicielski komitet obrony 9 LO w Radomiu. Po stronie prawdy. Pani Agnieszka Konieczna, wicedyrektor, Małgorzata, przepraszam, 9 LO w Radomiu. Pani Małgorzato, wiem, że również nauczyciele w obronie szkoły wystosowali wiele petycji. Jakie to były petycje i do kogo? Społeczność nasza zwróciła się do władz miasta, władz województwa i kuratorium oświaty w obronie naszej szkoły i zostały wytypowane, skierowane. Petycja nauczycieli i całej społeczności szkolnej 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego skierowana do pana prezydenta miasta Radomia. Następnie prośba uczniów 9 LO o zaniechanie łączenia szkół skierowana do pana wiceprezydenta miasta Radomia. List otwarty do pana wiceprezydenta miasta Radomia w sprawie wycofania reformy radomskiego szkolnictwa oraz pismo społeczności uczniowskiej skierowane do Rzecznika Praw Dziecka. Przypomnę również, że 19 stycznia tego roku odbył się marsz protestacyjny naszych uczniów, przy czym organizatorami byli tutaj maturzyści. Oczywiście przemarsz odbył się po zajęciach szkolnych. W tej chwili zbierane są podpisy wspierające inicjatywę pozostawienia dotychczasowej siedziby w tym obecnym budynku. Myślę, że jeszcze o tych inicjatywach ze strony uczniów, uczniowie sami powiedzą, ale jeszcze pani dyrektor, czy zostały jakieś odpowiedzi na te petycje? Oczekujemy. W tej chwili oczekujemy. Dziękuję. Proszę państwa, dzisiaj o 9 liceum w Radomiu po stronie prawdy. Po stronie prawdy reportaż interwencyjny w telewizji Trwam dzisiaj z Radomia. Na dzisiejsze spotkanie zaprosiliśmy także włodarzy miasta Radomia. Z nami jest wiceprezydent Radomia, pan Ryszard Fałek. Panie prezydencie, pierwsze pytanie, które ciśnie się na usta w kontekście dzisiejszego spotkania. Jakie motywy kierowały włodarzami tego miasta o przeniesieniu tego liceum, 10 liceum i także zespołu szkół agrotechnicznych? Bo wiemy, że problematyka dotyczy tych trzech szkół. Główny motyw to przede wszystkim gospodarowanie, czyli nie możemy sobie pozwolić jako władze miasta na marnowanie środków publicznych, pieniędzy, podatków publicznych. I jeżeli się do tego doda, że na dzień dzisiejszy w szkołach ponadgimnazjalnych mamy 3000 wolnych miejsc, a z demografii, jeżeli chodzi o miasto Radom, wynika, że w najbliższych 11 latach zmniejszy się o ponad 1100 urodzeń, już nastąpiło mniej, czyli za 10-11 lat będzie 4000 wolnych miejsc. I dzisiaj my w znacznej części ogrzewamy puste sale. Właśnie te gimnazja, do których będą przeniesione te licea, tam jest po 9-8 wolnych sal ogrzewanych zbędnie. Jest to marnotrawstwo, jest to niegospodarność i to jest przede wszystkim ten czynnik, który powoduje, że musimy wykonać pewien ruch. Nie wykonujemy pewnych działań, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, z powodu tego, że jest rejonizacja. To ustawodawca doszedł do wniosku, że dzieci, młodzież w tym wieku, szkół podstawowych, gimnazjalnych, winna placówkę szkoły mieć blisko swojego osiedla, swojego domu. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych takiej rejonizacji nie ma. To właśnie ustawodawca doszedł do wniosku, że ta młodzież może się przemieszczać po całym mieście. W związku z tym możemy wykonać w miarę bezpieczny ruch, najmniej jakby kosztochłonny, zwiększający bezpieczeństwo, co by to jeszcze nie dodał, w przypadku szkół ponadgimnazjalnych. Są to ludzie już młodzi i jednocześnie dorośli. 17, 16, 19 lat. I łatwiej niewątpliwie tej młodzieży przemieścić się z jednego osiedla na drugie, bo to z ustawy wynika, że i tak się dzieje w Radomiu. Przecież to młodzież przemieszcza się z jednego końca na drugi, niż w przypadku dzieci do 13 czy w szkole podstawowej właśnie do 13 roku życia. Panie prezydencie, ekonomia, gospodarka to dwa motywy przedstawione, także ubrane w te problemy dotyczące demografii, a z nami są uczniowie tej szkoły, są nauczyciele, są rodzice trochę rozgoryczeni. Także ja nie mówiłem o ekonomii, ja mówiłem o marnowaniu, książę,
o marnowaniu środków publicznych, bo dzisiaj my, ogrzewając puste sale, marnujemy pieniądze publiczne. Na to sobie nie możemy pozwolić. W związku z tym dzisiaj mamy 3000 miejsc wolnych, będzie 4. Czy mamy powodować i utrzymywać te wolne miejsca i ogrzewać puste ściany, administrować i zabezpieczać je? No chyba nie na tym rzecz polega. Problem jest kolejny, bo w tym miejscu planowana jest przeniesienie szkoły plastycznej. Dzisiaj ta szkoła nie ma dogodnych warunków, zajmuje dwie nieruchomości, dzieci muszą się przebierać, ubierać. W związku z tym, gdybyśmy tą szkołę tu przenieśli, wtedy nie wydajemy z kolejnych pieniędzy z budżetu miasta. Czyli jest to mądre, po gospodarsku spojrzenie na sprawy finansowe, na pieniądze publiczne. Ksiądz też. Jeżeli ksiądz ogląda w jednym pokoju telewizję, to w całym mieszkaniu się nie pali światło. Nie mam telewizora w swoim pokoju, panie prezydencie. To ja rozumiem, ale większość akurat mieszkańców, obywateli jednak taki telewizor ma. Nie palimy w całym mieszkaniu. Po prostu światła oszczędzamy w ten sposób. I tak samo tutaj nie możemy ogrzewać wolnych pomieszczeń. To jest przede wszystkim, to jest marnowanie i na to sobie władze miasta nie mogą pozwolić. Nie dlatego wybrano na kolejną kadencję prezydenta Kosztowiaka. Po 20 latach pierwszy raz się to zdarzyło właśnie dlatego, że widać było, że jest to dobry gospodarz, że w Radomiu się zmienia, że inwestycje idą. I dzisiaj po prostu trzeba to podtrzymać, te działania. Czyli my tylko racjonalizujemy, a nie mówimy o oszczędności na oświacie. I tu zdecydowanie chcę zaprotestować. Nie taki jest kierunek władz miasta. Gdyby tak było, to byśmy zajęcia mieli do godziny w szkołach podstawowych do godziny 20, tak jak w Warszawie, gdzie dzieci w szkole podstawowej kończą godzinę 20:15 zajęcia. My tego nie robimy. W szkołach podstawowych dzieci kończą o 14:30 u nas generalnie, w szkołach gimnazjalnych podobnie, z tym, że jest dużo wolnych sal i do szkoły gimnazjalnej to z mocy ustawy wynika, że łączenie szkoły ponadgimnazjalnej z gimnazjalną z mocy ustawy z prawa oświatowego wynika, że jest to dopuszczalne. My to robimy. Powrócimy jeszcze, panie prezydencie, do naszej rozmowy. Wiceprezydent miasta Radomia decyzję dotyczącą przeniesienia 9 LO do gimnazjum numer 1 nazwał mądrym gospodarowaniem. Po stronie prawdy. Za chwilę dalszy ciąg programu. Pani Urszula Kwiatkowska, również nauczyciel w tym liceum. Pani Urszulo, przed chwileczką pan prezydent mówił o prognozach demograficznych. Wy zrobiliście także swoje badania, sprawdziliście to, czy ten stan, o którym mówił pan prezydent, sprawdził się również w tym, co państwo posiedli. Dobry wieczór. Rzeczywiście pan Ryszard Fałek, pan wiceprezydent, występując przed kamerami telewizji lokalnej, jak i teraz, użył informacji, że mamy zatrważającą sytuację. My odnieśliśmy się do tych prognoz i znaleźliśmy na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego taką informację, że poprzednia prognoza na lata 2003-2030, która była przedstawiona właśnie, była opracowana na wynikach spisu ludności z 2002 roku i opublikowana przez GUS w 2004. Tworzona była w realiach społecznych początku bieżącej dekady, a więc w okresie systematycznego spadku urodzeń. Zakładała dalszy spadek dzietności do roku 2010. Dane z lat 2003-2004 wskazują, że rok 2003 był rokiem najniższych w powojennej historii urodzeń. Począwszy od roku 2004 obserwujemy wzrost urodzeń. Konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku oraz odwrócenie tendencji spadkowej urodzeń to główne czynniki, które przyczyniły się do tego, że prognoza z 2003 roku straciła na aktualności. I właśnie odnosząc się też do tego, że prognozy są zawsze tylko prognozami i nawet tutaj Główny Urząd Statystyczny przyznał, że można się mylić, my opracowaliśmy faktyczną liczbę urodzeń dla miasta Radomia w latach 1995-2009. Oczywiście ta liczba odrobinę spadała do roku 2003, ale obecnie już od roku 2004 ta liczba urodzeń wyraźnie wzrasta. Dalej,
My też mamy tutaj takie informacje na temat ilości wydanych aktów urodzenia w Radomiu. Pamiętajmy, że młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych to nie jest tylko młodzież z miasta Radomia. Ja dotarłam do takich informacji, że blisko 40% młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych to jest młodzież spoza Radomia. Czyli tutaj ta ilość wydanych aktów urodzeń w Radomiu, zaczynając od roku 2005, takie tutaj mam dane, ona wyraźnie wzrasta. 2010 rok jest wyższa w stosunku do roku 2005 około 700. Czyli to już jest wyraźny wzrost. Przy czym te informacje mamy z Głównego Urzędu Statystycznego, jak też tutaj z Biura Ewidencji Ludności Miasta Radomia i Urzędu Stanu Cywilnego, referat do spraw urodzeń oraz raport o stanie radomskiej oświaty. Taki raport otrzymali też radni miasta Radomia w roku ubiegłym. Ten raport, przepraszam, tutaj dotyczy przede wszystkim dalej liczby miejsc w przedszkolach. O matko, przepraszam. Gdzie też wyraźnie widać, że na przestrzeni ostatnich lat dzieci uprawnionych do korzystania z przedszkola na przestrzeni kolejnych 3 lat szkolnych przybywa. 2009-2010 6300, 2010-2011 6574, 2011-2012 6739. A wiadomo, że już kilka lat temu zamykano przedszkola w Radomiu. Brakowało miejsc w przedszkolach i mamy tutaj dalej informację, że w roku 2009 trzeba było utworzyć dodatkowo 24 oddziały przedszkolne, w tym jeden specjalny w 8 przedszkolach, poprzez adaptację sal i innych pomieszczeń na sale dydaktyczne. W 9 szkołach adaptacje i remonty sal dydaktycznych. Żadne ze zlikwidowanych wcześniej przedszkoli nie odzyskało swoich dawnych pomieszczeń. Czyli mamy tutaj informację, że ta historia kołem się toczy. Za kilka lat te dzieci wrócą, ta młodzież wróci do nas. No właśnie, w jaki sposób ta opisana sytuacja przedstawia się na rzeczywistość państwa szkoły? U nas w szkole tak naprawdę, to tutaj o naborze koleżanka powie, ale nie słyszałam, żeby nie było chętnych i zainteresowanych dzieci, młodzieży do naszej szkoły. Dziękuję bardzo, proszę państwa, za moment, dalszy ciąg programu. Reportaż interwencyjny dzisiaj z Radomia. Drodzy państwo, tak jak powiedziałem, problem i zagadnienie dotyczące przeniesienia szkół dotyczy nie tylko tej jednostki, na terenie której dzisiaj gościmy, czyli 9 Liceum Ogólnokształcącego, ale jest problemem znacznie szerszym. Dotyczy także 10 Liceum Ogólnokształcącego, szkoły, która jest szkołą integracyjną, i zespołu szkół agrotechnicznych. Z nami są także rodzice uczniów 10 Liceum Ogólnokształcącego, czyli Liceum Integracyjnego. Jest z nami pan Janusz Mirota, ojciec dziecka niepełnosprawnego. Panie Januszu, jaka to jest szkoła 10 LO? Jak pan przyjął decyzję o możliwości przeniesienia pańskiego dziecka do gimnazjum numer 5? Przede wszystkim jest to bardzo dobra szkoła. Szkoła, która spełnia moje oczekiwania, i szkoła, która spełnia oczekiwania mojego dziecka. Druga sprawa, że ustawa gwarantuje mi możliwość wyboru szkoły. Ja wybrałem właśnie tą szkołę na miejsce kształcenia mojego dziecka. Szkołę integracyjną. Dlatego, że między innymi organ prowadzący ma zapewnić miejsce kształcenia, ma zapewnić zorganizowanie takiej szkoły, a ja jako rodzic, zgodnie z orzeczeniem posiadanym, mam prawo wyboru. Wybrałem określoną szkołę, zawarłem umowę ze szkołą, z organem prowadzącym, na to, że w tej, a nie innej szkole dziecko moje będzie się uczyć. Teraz chcę się przenieść i połączyć z gimnazjum ogólnodostępnym. Chcę tu powiedzieć o jeszcze jednej sprawie, że jest dla dzieci niepełnosprawnych subwencja oświatowa, która jest no, nieco większa niż dla dzieci zdrowych. Ta subwencja oświatowa jest po to większa, że wiadomo, dzieci mają specyficzne wymagania, musi być odpowiednia opieka ze strony nauczycieli, pedagogów i tak dalej. W przypadku, jeżeli przeniesie się i połączy się w zespół
liceum integracyjne ze szkołą ogólnodostępną, ta subwencja rozkłada się na cały zespół szkół, czyli na szkołę ogólnodostępną. Ogólnodostępną również. Na to ustawodawca również nie zezwala. Poza tym integracja, o której się mówi, zgodnie również, ja już nie chcę mówić o takich sytuacjach, deklaracja Salamanki, powiedzmy o tym, o czym mówią jako integracji, tylko z wolą ustawodawcy, to jest to, że te dzieci uczą się, wychowują razem. Uczą się, wychowują. Do tego jest wyraźnie powiedziane, nawet w rozporządzeniu ministra, że uczą się, wychowują razem w środowisku rówieśniczym. Więc łączenie szkoły integracyjnej ze szkołą ogólnodostępną, do tego na poziomie niższym, jest raz, że niezgodne z przepisami ustawy, dwa, że zgodnie z wypowiedziami i opiniami fachowców, no po prostu pomysłem, który jest zupełnie poroniony. Kolejna rzecz, jak dzieci niepełnosprawne mają mieć zapewnione właściwe warunki nauki, właściwe warunki wychowania w sytuacji, kiedy jest to, wejdzie zmianowość, na pewno. Kiedy te dzieci, wiadomo, że wymagają często dużo większego nakładu wysiłku pracy, żeby opanować określony materiał. Jak im to zapewnić, jeżeli będzie dziecko przebywać w szkole dużo dłużej, albo ten czas będzie zupełnie inaczej rozłożony? Często są to dzieci również spoza Radomia, mieszkające w internatach czy w różnych innych ośrodkach, czy na stacjach nawet. Jak im zapewnić właściwe warunki nauki? Ja mówię, zawierałem umowę ze szkołą, zawierałem umowę, że w tym, a nie w innym miejscu. Ustawa daje mi prawo wyboru miejsca właśnie kształcenia mojego dziecka. Z drugiej strony, jeżeli ktoś jest spoza Radomia, są takie przypadki w naszej szkole, z dzieckiem niepełnosprawnym, to starosta tamtejszy kieruje dziecko do określonej, wybranej szkoły na terenie Radomia. Starosta radomski, czy w tym przypadku prezydent miasta Radomia, zgodził się, żeby to dziecko było kształcone w tej szkole. I znowu jeszcze podkreślam, to jest wybór rodzica i dziecka. Dlaczego teraz chce się nam to zabrać, łącząc ze szkołą ogólnodostępną, gdzie wiadomo, integracji czy wychowania nie robi się w 5 minut, gdzie te dzieci będą się stykać na przerwie w ciągu 5-10 minut. To nie jest integracja, to nie jest wychowanie. I to nie jest możliwe, żeby środowisko licealistów specyficzne do tego integrowało się w taki sposób ze środowiskiem gimnazjalistów. Inne problemy emocjonalne, zupełnie inne podejście tych dzieci. Czyli z niepokojem pan jako rodzic patrzy w przyszłość? Z bardzo wielkim niepokojem. Zresztą my też zawiązaliśmy komitet protestacyjny. Też był czarny protest w naszym liceum, który samorządnie młodzież zorganizowała. I wiem, że rodzice niosą, że tak powiem, ze sobą pewne plany, że jeżeli dojdzie do takiego połączenia, to może być to bardzo, bardzo kosztowne dla władz oświatowych. Bo są takie możliwości. Tu może następny rodzic... Pan Piotr Hankiewicz, także rodzic ucznia 10 LO. Tak, ja mam córkę w drugiej klasie i chciałem powiedzieć, że my rodzice, wszystkich dzieci, które mają jakieś problemy zdrowotne, no my decydujemy o naszych własnych dzieciach, gdzie one się będą uczyły. Czy ja, czy jakikolwiek inny rodzic nie podejmiemy, nie pozwolimy dzieciom, żeby poszły do połączyły się z gimnazjum. My chcemy, jeżeli pan prezydent nie pozwoli na naukę, nie zostawi tego liceum, my wystąpimy o naukę indywidualną z naszymi dziećmi, gdzie wtedy po prostu pan miasto poniesie dużo wyższe koszty, dlatego że każde to dziecko, przecież my wychowujemy dzieci i każdy z rodziców wie, jakie to dziecko ma problemy, co mu jest potrzebne, to nie można powiedzieć od góry, że ono ma zrobić to czy to, że ono się tam zintegruje, bo są dzieci, które miały operacje, miały przeszczepy, są dzieci, które niedowidzą, niedosłyszą, rzuci się ich w dużą szkołę i ono ma sobie tam biegać, będzie biegło młodsze dziecko, niech ono nie zauważy, niech to dziecko potrąci. Czy ja mam własne dziecko narażać na to, żeby mu się coś stało? Czy ktoś z góry ma decydować o tym, co ja zrobię z własnym dzieckiem, jak ja je będę wychowywał? Czy tutaj pani ktoś powie, że tak, proszę wyjąć dziecko, wysłać do innej szkoły. No jak można? Przecież ja mam dziecko z cukrzycą, gdzie nosi pompę insulinową, która jest warta kilkanaście tysięcy złotych. Także więc ja sobie naprawdę do niej wyrażam. A mam dziecko wieloskorzeniowe, gdzie dziecko musi brać o określonych porach leki. O określonej porze go muszę wykąpać, założyć w kucie. To nie jest takie proste. A dodatkowo go muszę zawieźć, odebrać ze szkoły. A gdzie obiad?
No, ja nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, no. Żeby dzieciom niepełnosprawnym zabrać taką szkołę, no. Mój syn się tam czuje naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak panu na imię? Chodzimy Cezary. Ja też jestem ojcem dziecka niepełnosprawnego. Moja córka chodzi do drugiej LO imieniem Konarskiego, do Ciszątki i też właśnie ma nogę krótszą, chodziła do gimnazjum, też wyśmiewano się z niej, popychano od różnych, wyzywano, a tutaj zaczęła chodzić od żyła. I to jest bardzo miła atmosfera nauczycieli. Dyrektor, jak coś się stało z córką, bo jej rzepka wyskoczyła z tej nogi chory, ale to też od razu na pogotowie mnie poinformował i dotąd siedział przy dziecku, aż ja przyjechałem. A jak pojedzie tam do gimnazjum, będzie miał taką zapewnioną opiekę? Na pewno nie. I jak wyjdzie tam później ze szkoły, tak jak, dajmy na to, moje dziecko jest poza Radomia, a inne, tak jak pan prezydent mówił, wyjdzie o 18, a o 17 będzie miał ostatni PKS. Czym ono dojedzie do domu? Zastanowi się pan prezydent nad tym? Na pewno nie. Tylko on aby koszta liczy. A jak się dowiedziałem, jeszcze do 10 LO na przyszły rok jeszcze większy nabór dzieci już jest, jak w zeszłym roku był. Tego to pan prezydent nie obliczył. Tylko aby koszta liczy. Dziękuję. Drodzy państwo, tak, panie Piotrze? Chciałem powiedzieć, że najważniejszy jest człowiek. Jak gdyby nie było. Trzeba patrzeć na młodzież, bo przecież młodzież, to jak ich wychowamy, jakie im damy środki do życia, czego ich nauczymy, to potem będzie procentowało. I nie można tych dzieci wziąć, rzucić z mostu, tak jak to robili Spartanie z mostu ze skały, bo jest niewładny, ma jakąś chorobę, to co, trzeba je wziąć, zabić, usunąć. Tak się nie robi. Każdemu trzeba dać szansę. Dlatego jesteśmy katolikami, chrześcijaninami, żeby umieć wyrażać współczucie, żeby rozumieć potrzeby innego człowieka. Najważniejszy jest człowiek, drodzy państwo, zarówno w 9 liceum ogólnokształcącym, jak i również 10 liceum ogólnokształcącym, które jest liceum integracyjnym. Problemy są podobne i zarówno w tych dwóch szkołach zawiązały się rodzicielskie komitety obrony tych szkół przed przenosinami. Po stronie prawdy. Proszę państwa, powracamy do rozmowy z nauczycielami. Jest z nami również pani Jolanta Woźniak, przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej. Pani Jolanto, jak wygląda rekrutacja w państwa szkole i czy rzeczywiście mają państwo problemy z naborem uczniów? Odkąd jestem właśnie przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej, nie ma żadnych problemów z naborem, tak jak zostało to przedstawione przez pana prezydenta. Nabór kończy się już w pierwszym terminie pełnym naborem do wszystkich klas. Pragnę zwrócić uwagę na to, że do klasy humanistycznej na przykład przyjmowani są uczniowie wyłącznie, którzy wybrali tą klasę jako klasę pierwszego wyboru. W ubiegłych latach zgłaszaliśmy, że mamy więcej chętnych do naszej szkoły niż mieliśmy miejsc. Zgłaszaliśmy to do Wydziału Edukacji o utworzenie dodatkowych klas. No niestety spotkaliśmy się z odmową. I dlatego jeszcze raz podkreślam, chętnych do naszej szkoły jest dużo ze względu na właśnie na specyfikę tej szkoły, jaką stworzymy całą społecznością. Czyli rozumiem, że z nadzieją państwo patrzą na przyszłość waszej szkoły. Oczywiście, dlatego jeżeli przejdziemy do budynku na Staromiejskiej, obawiamy się, że niestety rekrutacja nie będzie przebiegała tak jak do tej pory. Lokalizacja tego budynku niestety wykluczy właśnie między innymi młodzież, która dojeżdża nam spoza miasta, która niestety stanowi przede wszystkim trzon tej szkoły. Ponad 50%. Ponad 60% nawet, tak.
Jest również z nami pani pedagog, pani Dorota Rynkiewicz. Pani pedagog, rzecz bardzo istotna w czasie funkcjonowania szkoły to również bezpieczeństwo. Czy pani uważa, że ta placówka jest bezpieczna dla młodzieży? Dobry wieczór państwu. Nasza szkoła jest szkołą bardzo bezpieczną, kameralną, przyjazną uczniowi. Na terenie naszej szkoły nie ma narkotyków, nie ma dopalaczy, nie mamy dealerów, więc zarówno rodzice, jak i nauczyciele i młodzież czują się tutaj bardzo bezpiecznie. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że cały klimat szkoły to przede wszystkim tworzą uczniowie. I mamy naprawdę wspaniałą, bardzo wspaniałą młodzież. Pani pedagog, czy boi się pani o bezpieczeństwo uczniów, jeżeli zostaliby przeniesieni do innej szkoły? Oczywiście. Oczywiście, tym bardziej, że opinie o tamtej szkole nie są pozytywne. Tak mnie się wydaje. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji w 9 LO w Radomiu, po stronie prawdy. Pan Ryszard Fałek, wiceprezydent Radomia. Panie prezydencie, jaka przyszłość przed uczniami 10 LO Liceum Integracyjnego? Niepokoje rodziców i obawy zostały wyartykułowane. Ja powiem tak, zdecydowanie lepsza przyszłość niż w stanie obecnym. Chciałbym to uzasadnić, ponieważ widzę, biorą emocje górę. Każdy uczeń, który znajduje się w szkole integracyjnej, w klasie integracyjnej, dostaje skierowanie, proszę państwa, ja kieruję ucznia na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ja odszukałem taki wzorcowy, tu wykreśliłem nazwisko i proszę, zapis jest jednoznaczny, że w klasie już tak, o potrzebie kształcenia specjalnego i teraz kieruje się w szkole ogólnodostępnej klasa integracyjna poziom liceum ogólnokształcącego. To poradnia psychologiczno-pedagogiczna decyduje do jakiego kształcenia i wszystkie dzieci, cała młodzież, która jest w tej szkole z tymi orzeczeniami, ona jest skierowana do klasy integracyjnej, dokładnie. I klasy integracyjne mamy także w szkołach gimnazjalnych, w masowych szkołach gimnazjalnych, gdzie jest 700-800 uczniów. Mamy dwa takie gimnazja, gimnazjum 22 i gimnazjum 8, gdzie są klasy integracyjne. Po 3, po 5 klas integracyjnych w całej masie. I to, ja rozumiem, że to jest właściwa integracja. Tutaj grono pedagogiczne, osoby, które się wypowiadają, mówią o izolacji tej młodzieży, a nie o integracji. To jest odwrócenie pojęć po prostu. Nie na tym polega idea integracji. Ja mam tutaj autorytety, tak jak profesor Aleksander Hulek, który jasno definiuje, na czym polega integracja. Na tym polega dzisiaj te osoby, które są bardzo dobrze objęte, bardzo dobrą opieką, doskonałą, są pod pewnym kloszem. One za chwileczkę zdadzą maturę, pójdą gdzie? Na studia. Nie ma studiów integracyjnych. Od rana do wieczora różne uczelnie, różne kierunki, różne grupy, różne laboratoria pójdą do pracy, część pójdzie. Na jedną zmianę, może na dwie, na trzy. Ja pracowałem w zakładzie chronionym, gdzie przychodzili ludzie także z takimi orzeczeniami, osoby niepełnosprawne i pracowali w różnych miejscach, na różnych halach, na różne zmiany. W związku z tym trzymanie tego klosza to tylko utrudnia później wejście w dorosłe życie. Zdecydowanie, w związku z tym tu jest zdecydowana różnica w pojęciu filozofii. Panie prezydencie, od razu przechodzimy także do rodziców. Bardzo proszę. Króciutko. To, co pan prezydent mówi odnośnie trzymania pod kloszem, to są szkoły specjalne. Natomiast jeżeli pan prezydent powołuje się na autorytety, to bardzo bym prosił na podstawie tych autorytetów i różnych innych, między innymi artykuł 3 ustawy o systemie oświaty, punkt A, który mówi o oddziałach integracyjnych, a punkt 2C mówi wyraźnie, że szkoła, w której wszystkie oddziały są integracyjne, jest szkołą integracyjną. I dalej w definicjach ustawowych jest napisane wyraźnie, opartych właśnie na tych autorytetach, że określa się podstawową zasadę integracji. Dzieci te uczą się i wychowują razem. To nie znaczy, że one są pod kloszem. One są w zdrowym środowisku. W klasie jest 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych czy z dysfunkcjami. Natomiast reszta są dzieci zdrowe. Więc one właśnie na tym polega integracja, że one w zdrowym środowisku zdobywają wiedzę. Nie są pod kloszem w szkole specjalnej wydzielonej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to samo mówi rozporządzenie o środowisku
rówieśniczym. Rówieśniczym. I cały czas jest podkreślane to, że pan prezydent kieruje, ale to jeszcze raz podkreślam, ustawodawca narzuca, wybór należy do rodzica. I rodzic wybiera właśnie określone warunki, warunki wychowania, uczenia, rozwiązywania problemów wewnętrznych dziecka, bo to dziecko jest w zdrowym środowisku. Dzieci zdrowe też są w jakiś sposób przez nauczycieli, pedagogów przygotowywane. W ogólnodostępnych tego się nie robi. Ile takich szkół, ile oddziałów integracyjnych, które powstawały, musiało upaść czy odpaść? Tylko dlatego, że w całym zespole szkolnym nie umiały się odnaleźć. Jeżeli została stworzona szkoła integracyjna, to ta szkoła ma właśnie przyszłość, ma właśnie zapewnić bezpieczeństwo, integrację, wychowywanie w zdrowym środowisku. Za chwileczkę także powrócimy do pana prezydenta. Drodzy państwo, połączenie telefoniczne na antenie telewizji Trwam. Witam serdecznie panią poseł Marzenę Wróbel, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pani poseł, witam serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże. Czy my się słyszymy? Halo? Niestety, halo, pani poseł, halo? Tak, tak. Słyszymy się. Witamy serdecznie i pozdrawiamy. Reportaż interwencyjny po stronie prawdy w telewizji Trwam. Dzisiaj jesteśmy obecni na terenie 9 Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu z uczniami, z rodzicami, z nauczycielami. Z nami jest także wiceprezydent miasta. Uczniowie 9 LO, 10 LO, rodzice i także nauczyciele tak naprawdę walczą o przetrwanie tych szkół, które do tej pory funkcjonowały i dobrze się miały. Pani poseł, jakie rozwiązanie z tej całej sytuacji? Szanowni Państwo, no cóż, ja jednak będę apelowała do władz miasta, żeby przemyślały jeszcze raz swoje zamierzenia, jeśli idzie o szkoły, które zostały wytypowane, bądź to do likwidacji, bądź to do połączenia. Przede wszystkim uważam, że zasady powinny być takie same dla wszystkich szkół. To znaczy miasto powinno, znając prognozy demograficzne, określić standardy organizacyjne szkół i umówić się z dyrektorami, środowiskiem, czyli z rodzicami, nauczycielami, uczniami, że jeśli dana placówka nie sprosta określonym wymogom organizacyjnym, to wtedy musi się liczyć z określonymi przekształceniami. I wtedy to jest jasne, precyzyjne. Istnieje określony mechanizm zarządczy, który jest dla wszystkich czytelny. Ja nie wiem, dlaczego akurat te trzy szkoły zostały wybrane przez zarząd miasta. No, tych danych nie mam i te dane do mnie nie dotarły. Jeśli idzie o 9 i 10 LO, to są szkoły położone w pobliżu dworców PKP i PKS. To oznacza, że dojazd do nich jest bardzo wygodny. To jest znakomity układ komunikacyjny. Co jest szczególnie ważne ze względu na to, że do tych szkół przyjeżdżają także uczniowie spoza Radomia. Dlaczego to jest tak ważne? Radom nie może się odwracać od osób, które chcą się uczyć w naszym mieście, bo to się wiąże z, no nie tylko z wymianą kulturową, z jakimś wzbogaceniem tego środowiska kulturowego miasta, ale także pragnę zwrócić uwagę na wymiar ekonomiczny. Za tymi uczniami idzie dodatkowa subwencja, która sprawia, że utrzymanie sieci szkół jest po prostu tańsze dla miasta. Im więcej dzieci spoza Radomia, tym więcej pracy dla nauczycieli, tym więcej pracy dla osób pracujących w gastronomii czy komunikacji. No to jest element, który sprawia, że miasto żyje, że miasto się rozwija, że ileś tam osób dodatkowo ma pracę, co w przypadku Radomia jest szczególnie istotne. Bo my jesteśmy miastem bardzo dużym, ale też bardzo biednym, w którym no, bezrobocie jest niemal bezrobociem strukturalnym. Więc tutaj o te miejsca pracy my też musimy dbać. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że subwencja oświatowa przekazywana przez rząd jest zdecydowanie za mała. Że na samorządy przerzucane są coraz to nowe obciążenia związane właśnie z funkcjonowaniem oświaty.
Natomiast no ja chciałabym jednak poznać dokładne dane finansowe dotyczące tych konkretnych placówek, które zostały wytypowane do przekształceń. Bo z danych, które ja mam sprzed 6 lat, wiem, że właśnie szkoły ponadgimnazjalne są najmniej kosztochłonne. Ja się zgadzam z panem prezydentem, że nie możemy ruszać tej podstawowej sieci szkół, czyli szkół podstawowych i gimnazjów, ale no, wprowadźmy te zasady ogólne, przynajmniej jeśli idzie o szkoły ponadgimnazjalne. Ja chciałabym wiedzieć, ile miasto dokłada do, w cudzysłowie dokłada, do tych placówek, które zostały wytypowane do przekształceń, bo takich informacji nie mam. I jest pytanie, czy miasto dokłada, czy też czy subwencja oświatowa, która idzie za tymi dziećmi, przypadkiem nie wspomaga miasta w utrzymaniu sieci placówek. Bo sądzę, że tak też może być, a takie dane nie zostały nam przekazane. Pani poseł, tak? Serdecznie dziękuję za ten głos w dyskusji. Można, tak, proszę. Osobną wartością, olbrzymią wartością wychowawczą jest szkoła, szkoła integracyjna. Ja widzę, że ta placówka, 10 liceum, dobrze pracuje z dziećmi, bo te dzieci identyfikują się ze szkołą. Proszę zwrócić uwagę o to, jak one o tę szkołę walczą. To oznacza, że ta placówka odniosła olbrzymi sukces wychowawczy. Dotyczy to także 9 liceum. To w tej chwili uczniowie walczą o te szkoły. Ja uważam, że zasady powinny być takie same dla wszystkich. I o to apeluję do władz miasta. Pani poseł, dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy z panią poseł Marzeną Wróbel, posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Anna Wiatrak, również nauczycielka pracująca w 9 LO. Jak wygląda zdawalność matur, jeżeli chodzi o państwa liceum w ostatnich 3 latach? Dobry wieczór. Zdawalność matury w 9 Liceum Ogólnokształcącym im. Szostowackiego w latach 2010, mam przedstawiony tutaj wykres, i poniższe dane ilustrują poziom zdawalności egzaminu maturalnego w 9 LO w porównaniu do poziomu uzyskanego w szkołach województwa mazowieckiego, w liceach ogólnokształcących województwa mazowieckiego oraz w szkołach radomskich. I tak, mam tutaj 2008-2010 rok i w sesji wiosennej 2008 do egzaminu maturalnego w naszej szkole przystąpiło 135 absolwentów tego roku, z czego 132 otrzymało świadectwo dojrzałości, to jest 97%. Zdawalność matury na Mazowszu 81%, w liceach ogólnokształcących 90%, w Radomiu 84%. Również mam tu przedstawione 2009 i 2010 roku, z czego wynika, że wyniki zdawalności świadczą o zdecydowanie wyższej zdawalności uczniów 9 liceum w porównaniu z poziomem zdawalności na Mazowszu oraz w samym Radomiu. Jest to zestawienie opracowane na podstawie raportów OKE, czyli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dziękuję bardzo. To była zdawalność matur. Natomiast z panem Piotrem będziemy rozmawiać na temat zmienności. Tak? Mianowości. Tak. Pan prezydent mówił tutaj o pustych salach i wyliczył, że nasza zmianowość wynosi 0,63. Otóż według pana prezydenta jest to po prostu zwykłe przeliczenie ilości oddziałów na liczbę sal. Otóż to przeliczenie nie uwzględnia podziałów na grupy na niektórych przedmiotach, takich jak język angielski czy niemiecki, czy informatyka WFPO. Po uwzględnieniu tych właśnie podziałów rzeczywisty ten wskaźnik wynosi u nas 0,85, czyli o wiele większy. Dodatkowa rzecz. Do tego wskaźnika należy doliczyć jeszcze tak zwaną godzinę karcianą. I w tym momencie dochodzi do 0,89. Pan prezydent proponuje, żeby w szkołach był ten stopień znamionowości 1,14. No więc mamy prostą proporcję. Przy 0,63 i 7 godzinach lekcyjnych średnio druga część proporcji to jest właśnie ten współczynnik 1,14 i po przeliczeniu wychodzi nam, że przy tym współczynniku musielibyśmy mieć 13 lekcji w dniu. Czyli kończymy
po godzinie 19. W momencie, kiedy uwzględnimy jeszcze właśnie te podziały, to nie wiem, do 20, do 21. Pan prezydent tutaj podał przykład jednej szkoły, która pracuje właśnie w takich godzinach. Ja nie wiem, czy to jest wzór do naśladowania, żebyśmy wszyscy do tej godziny pracowali. Jest niezagwarantowane bezpieczeństwo i higiena pracy. W przypadku dojeżdżających może się tak zdarzyć, że nie będą mieli czym do domu wrócić o tej godzinie. Młodzież już ze względu właśnie na te przeliczenia na tą godzinę już w tym momencie wysłała protest do Rzecznika Praw Dziecka o po prostu złe traktowanie młodzieży. Tutaj mam jeszcze napisane, że pan prezydent zresztą dzisiaj też opowiadał, że będą pracować na 2-3 zmiany, jeżeli skończą szkołę. Dobrze, jak skończą szkołę. Szkoła nie jest szkołą wieczorową. To jest szkoła dzienna i powinna, nie może być zajęć do godzin późnych, wieczornych. Dziękuję bardzo. A my przechodzimy, proszę państwa, do rozmów z uczniami. Przedstawiciele samorządu szkolnego, Edyta Masiarz, Adrian Sowa i pozostali uczniowie, którzy wsłuchując się także w głos nauczycieli, w głos rodziców, w głos wiceprezydenta, chcieliby odnieść się do niektórych kwestii. Jesteśmy przedstawicielami samorządu szkolnego naszego 9 Liceum Ogólnokształcącego. W styczniu 2011 roku doszła do nas wiadomość od władzy oświaty miasta Radomia, że proponowana reorganizacja oświaty. W związku z tym jest konieczność przeniesienia kilku szkół i połączenia ze szkołami gimnazjalnymi. My dostaliśmy propozycję połączenia naszej szkoły 9 Liceum z gimnazjum numer 1. Z pewnością naszym zdaniem połączenie naszego liceum z gimnazjum jest niekorzystne dla nas i na pewno nie będzie procentować w przyszłości. Jako właśnie samorząd uczniowski wystosowaliśmy petycję do pana prezydenta, też do innych urzędników państwowych, w której tej petycji zamieściliśmy nasze argumenty, które przemawiają za pozostawieniem naszej szkoły w tym właśnie budynku. Czy otrzymaliście odpowiedź na tę petycję? Nie. Kolejni uczniowie, Przemysław Lis, Jakub Szymczyk, maturzyści tej szkoły, a zarazem organizatorzy przemarszu protestacyjnego, który odbył się 19 stycznia. Więc tak, zorganizowaliśmy przemarsz po prostu, bo 13 stycznia odbyło się spotkanie z panem wiceprezydentem Fałkiem. Usłyszeliśmy tam słowa, że miasto potrzebuje oszczędności, że musimy zaoszczędzić na salach. Ale przecież zadłużenie miasta nie wynika z kilku ogrzewanych sal. Dlatego, aby jednak nasz głos został usłyszany, bo zauważyliśmy, że nikt z nami jakby troszeczkę się nie liczy, postanowiliśmy zorganizować ten przemarsz, który ulicami Radomia miał przekazać także mieszkańcom, że coś chcemy zrobić i jesteśmy naprawdę przywiązani do tego miejsca. Znaczy, w Radomiu też jest ponad 15 tysięcy ludzi bezrobotnych, a przeniesienie naszej szkoły spowoduje kolejne wolne miejsca, kolejne osoby bez pracy. Pan Fałek mówił na tym spotkaniu, że chce walczyć z bezrobociem, a sam je stwarza, powiększa władze miasta, także swoim postępowaniem nie pozwala młodym ludziom na pozostanie w naszym mieście, a to przecież my będziemy przyszłością Radomia. Kolejni uczniowie, Ewelina Komar i Karolina Gębska. Zastanawiamy się do tej pory i zadawaliśmy władzom pytanie, czemu akurat nasza szkoła. W tej szkole zdawalność matur jest bardzo wysoka, jest nawet ponadprzeciętną. To wszystko, co zostało tutaj zrobione, to ogromny wkład nauczycieli i nasz. Nie rozumiemy, dlaczego władza chce nam to odebrać, coś, co tak bardzo kochamy, na co pracowaliśmy przez tyle lat. Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że w naszej szkole jest bardzo dużo osób, które dojeżdża. Gdy nasze liceum zostanie połączone z gimnazjum, zajęcia będą się kończyły w porach wieczornych, a niektóre autobusy już wtedy nie kursują. Więc gdzie młodzież ma, jak młodzież ma dojechać do domu? I kolejne osoby, Konrad Kisiel i Mateusz Goliński. Obecnie uczniowie uczęszczają na zajęciach od godziny 7.10 do 15.45. Po połączeniu tych dwóch placówek będzie dwa razy więcej uczniów, więc wtedy będziemy zostawiać do godziny 19 lub 20. Dochodzą również przygotowania do matury. Po godzinie 20 zdążymy się jedynie może przygotować na kolejne lekcje jutrzejszego dnia, a nie do matury.
No właśnie, już trochę było mówione tutaj o tym współczynniku zmianowości, według którego w naszej szkole zajęcia powinny kończyć się bardzo wcześnie, no i te wolne sale miały być dla nas dostępne. No tymczasem my w klasie maturalnej musimy czekać po 2 godziny, żeby te sale się zwolniły i żebyśmy mogli mieć jakieś fakultety, powtórzyć wiadomości z pierwszej klasy, a my nie mamy dostępu do tych sal. To głosy uczniów i kolejne głosy: Jakub Sawicki, Wojciech Skórnicki, Rafał Miętkowski. Warto także wspomnieć, że mamy wszyscy bardzo duży żal do prezydenta miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka o to, że pomimo wielokrotnych prób nie spotkał się z nami i nie wyraził swojego zdania na temat tak ważnej dla nas sprawy. Panie prezydencie, na swoim blogu napisał pan odnośnie inwestycji strukturalnych, które omijają Radom. Cytuję. Czy pozostaną nam protesty w postaci blokad i manifestacji? Czy mamy się kłaść na torach kolejowych, czy blokować drogę numer 7, żeby ktoś w Warszawie zwrócił na nas uwagę? Media z pewnością chętnie zobaczą leżącego na torach kolejowych prezydenta Radomia. Panie prezydencie, parafrazując, możemy powiedzieć, czy nam uczniom i rodzicom pozostają protesty w postaci blokad i manifestacji? Nam też pozostaje walczyć, bo inaczej obudzimy się jutro i 9 LO już nie będzie. Szczęść Boże. Pan Fawek chce przejąć naszą szkołę. Jedynym z jego argumentów jest podobno niż demograficzny, który występuje w Radomiu. Nasz kochany Rysio posłużył się w radomskiej telewizji starymi danymi GUS-u. Nasza szkoła dba o prawdę, dlatego dotarła do aktualnych badań, które jednoznacznie pokazują, że w Radomiu nie ma spadku urodzeń. Dlaczego pan Fałek kłamie? Dlaczego chce oszczędzać na uczniach? Dlaczego rządzący chcą przeliczać nasze dobro na kostkę brukową czy zapchanie dziury budżetowej? Dzisiaj wiem, że nikt nie słucha naszych argumentów. Po prostu dzisiaj jest łatwo zbudzić coś, a później trudniej to odbudować. To jest bardzo przykre. Nie o taki Radom walczył mój dziadek. Dzisiaj nie szanuje się uczniów, nauczycieli, rodziców i całą administrację. Wiem, że trudno panu Fałkowi zgodzić się z tą dla niego trudną, a nawet bolesną rzeczywistością czy prawdą, ale apeluję do niego i do pana Kosztowniaka, aby się opamiętali. Tylko nie wiem, czy to będzie miało jakieś znaczenie, bo słyszałem, że pan Fałek jest trochę uparty jak takie zwierzątko osiołek. Dziękuję serdecznie. To wypowiedzi uczniów 9 Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. Po stronie prawdy reportaż interwencyjny w telewizji Trwam. Pani Agnieszka Brzeska, jeszcze kilka słów na temat wolontariatu i zaangażowania młodzieży w działalność społeczną. Ta szkoła to miejsce nie tylko zdobywania wiedzy, ale uczenia się społeczeństwa obywatelskiego na co dzień. To się dzieje właśnie przez wolontariat, który w tej szkole jest bardzo prężny. Na 400 uczniów tej szkoły jest 100 wolontariuszy. To jest niesamowity kapitał społeczny tego miasta. Wolontariat, młodzież zaangażowana w wolontariat, systematyczny, akcyjny, w różnych placówkach, organizacjach pozarządowych, młodzież zaangażowana w warsztaty terapii zajęciowej. Jest to budowanie kapitału społecznego i pięknych więzi tu w tym miejscu, których nie wolno zerwać. Dziękuję serdecznie pani Agnieszko. Pan wiceprezydent, panie wiceprezydencie. Proszę państwa, ja powiem tak, z racji tego, że wszyscy jesteśmy tutaj zgodni do tego, że zarówno szkoła integracyjna, jak i 9 liceum, gdzie jesteśmy, są to dobre zespoły pedagogiczne, jeżeli chodzi o uczniów, o przygotowanie do matury. Jesteśmy zgodni, dlatego te szkoły przychodzą w całości. Całe klasy z gronem pedagogicznym przychodzą w całości ze swoim sztandarem i tytułem, z patronem, w całości. Zmienia się tylko siedziba. Natomiast na pewno nie jest w porządku, jeżeli uczeń tej szkoły, tak dobrze prowadzony, jak tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, jest to wyjątek, rozumiem, obraża prezydenta miasta, mówi o osiołku. Po prostu ja jestem tym zbulwersowany, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzę. Chciałbym się odnieść jeszcze do kilku wypowiedzi. Co do zmianowości. W tej szkole, do której przychodzi 9 ELO, 24 oddziały dzieci szkoły podstawowej pracowały. I były to normalne warunki, nikt nie narzekał, dzieci chodziły. Tutaj mamy młodzież gimnazjalną i młodzież szkoły ponadgimnazjalną. W związku z tym mówienie o warunkach szczególnie trudnych jest rozminięciem się z rzeczywistością, z faktami. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi także pani poseł, która bardzo umiejętnie ucieka od tematu, nie odnosi się od demografii, ponieważ też tutaj padają takie zarzuty, że demografia jest wypaczana. Ja mówię o wynikach konkretnych z Belu, o urodzeniach
w Radomiu osób zameldowanych w Radomiu. Nie mówię o osobach urodzenia, gdzie ktoś przyjeżdża spod Radomia, z Wolanowa rodzi i dalej wraca do Wolanowa, do Zakrzewa i tam dalej mieszka. Bo to wypaczę. Ja mówię o dzieciach urodzonych. Natomiast na dzień dzisiejszy w radomskich szkołach ponadgimnazjalnych uczy się 1700 uczniów z okolic. I my jesteśmy bardzo zadowoleni. My nie zmniejszamy oferty edukacyjnej. My po prostu nie chcemy marnować poprzez ogrzewanie pustych sal środków publicznych. Jest na co wydać. Jest na co wydać w tym Radomiu. Jesteśmy biednym miastem, 22% bezrobocie i marnowanie każdej złotówki jest niegospodarnością i jest to niewłaściwe, jeżeli chodzi o gospodarza miasta. Panie prezydencie, ostatnie zdanie. Ja powiem tak, że tutaj górę wziął zdecydowanie emocje, całkiem niepotrzebnie, bo dzisiaj przenosimy ludzi dorosłych do innej siedziby, do innych murów, tylko nic się nie zmienia. Jeżeli do tej szkoły, tutaj padało wiele argumentów, jest 5 minut dojścia od dworca, tam jest 20, czyli 15 minut się wydłuża i okazuje się, że to wszystko poprzewraca całe życiorysy. No jest to nie tak, jest to nieprawda. Trudno mi się z tym zgodzić. Dziękuję panie wiceprezydencie. Drodzy państwo, dzisiejszy reportaż interwencyjny po stronie prawdy dobiega końca. Dzisiaj byliśmy na terenie 9 Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. 10 stycznia powstaje propozycja przeniesienia 9 LO do gimnazjum nr 1, przeniesienia 10 Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego do gimnazjum nr 5, także niepewna jest przyszłość zespołu szkół agrotechnicznych. Protestują rodzice, protestują uczniowie, nauczyciele także wypowiadają swoje obawy. Wiceprezydent miasta mówi, że wszystko jest w najlepszym porządku. Jaka będzie przyszłość tych szkół? Zadajemy to pytanie w obecności również widzów telewizji Trwam z Radomia. Żegnałem się z państwem oraz ojciec Piotr Detlaff.